Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym, czwartym już odcinku z gry Zaptyje Kawala, a właściwie to przechodzenia rozdziału Kawala z gry Zaptyje, właśnie. Właśnie z gry Zaptyje. No i cóż. Tak jak zostało to przyrzeczone w poprzednim odcinku, wszystkie kolejne z tejże serii będą miały przyjemność się pojawiać. Będą miały przyjemność się pojawiać na YouTubie później niż zostały nagrane. Za pośrednictwem jakże fajnej funkcji YouTuba pozwalającej na publikację, na zaplanowanie publikacji danego filmu. I przygotowywanie go w trakcie. Tak więc nie bądźcie zakłopotani, kiedy będziecie oglądać kolejny odcinek mojego gameplayowania, kolejny film z mojego gameplayowania, kiedy będziecie oglądać kolejny film z mojego gameplayowania. Kiedy będziecie oglądać kolejny film z mojego gameplayowania, dopiero na przykład 20 października, a wskaźnik daty w moim telefonie. Podczas gdy wskaźnik daty w moim telefon, podczas gdy mój telefon będzie, podczas gdy mój telefon będzie wskazywać datę, w której ten gameplay został nagrany. Notacie sobie wygodne rozwiązanie wymyśliłem, żeby niepotrzebnie tracić czasu na edycję i tego typu rzeczy filmu. Żeby faktycznie co raz w tygodniu nagrywać gameplay, tylko od razu wszystko załatwić i rozplanować publikację tego wszystkiego na YouTubie. No ale w każdym razie, no to jest wiadome. Natomiast co dzisiaj nas czeka? Ano oczywiście kolejna misja fabularna. Ostatnio dane nam było w Kawali gasić pożary, co jednak niestety nie obfitowało w żadną, no choćby cutscenkę. Zalążek fabularny, ale może nie wszystkie. Faktem jest, że nie wszystkie posiadają cutscenki rysowane emisje w tej grze. Chociaż ten. Coś tam miała przyjemność być w miarę interaktywna cutscenka pod koniec pierwszej misji, a teraz ja bardzo przepraszam, no właśnie. Interaktywna cutscenka. A teraz no właśnie. Artyz ar Arsonik, którzy Arsoniści. Misja z arsonistami, która zakończyła się od tak po prostu. No ale ciekawe, czy teraz, wykonując misję pod tytułem Follow, będzie nam dane napotkać się z jakąś cutscenką. Zresztą to i tak zawsze jest poboczna kwestia przy moim nagrywaniu. Nie zapytuje jej ciekawość, że będę miał co wrzucić na miniaturkę, aby aniżeli tylko tytułówkę gry z napisem, z numerem odcinka, czy też jakiś losowy zrzut z rozgrywki, tylko po prostu fragment cutscenki pokazujący to, co ma na myśli tytuł odcinka. No, ale spodziewam się. W każdym razie, no nie mam żadnych oczekiwań, po prostu będzie albo nie będzie. Także bez zbędnego przedłużania wchodzimy do gry. No i cóż ja mogę rzec? Więcej w tym przypadku. Oto więc jesteśmy w grze. Od lewej. Avni, Orhan i Gazanfe mają przyjemność stać w pełnej gotowości na środku bazy.
A ja, jako dumny szef straży szeryfowej w Turcji, Salmon Pasza, mam przyjemność właśnie wydawać im rozkazy. Avni Orhan Gazanfe, do mnie! Zostać. No właśnie. Te artefakty czasem, no też notabene pojawiają się w dziwnych miejscach, nieprawdaż? No, w sumie. No ale dobra. Mam przyjemność zajmować się bzdetami i w sumie nawet też na początku odcinka nie naruszyłem jakiejś tam ważnej kwestii, o której mógłbym w sumie porozmawiać. No właśnie, chociaż jest jedna, z której tak naprawdę mógłbym się zwierzyć w odcinku, który nagrałbym za tydzień, ale i oczywiście później wrzuciłbym na YouTube'a. Też później wrzuciłbym na YouTube'a. Mianowicie, pamiętacie jak ten w jednym z zeszłorocznych odcinków z właściwego Zaptije miałem przyjemność wspominać o tym, że zeszłoroczne wakacje. Część zeszłorocznych wakacji przeznaczyłem na maraton filmów z Jamesem Bondem. Tak jest właśnie. Część 25. Ostatnia z Danielem Craigiem, który miał przyjemność wcielać się w tę postać od 15 lat, począwszy na Casino Royale, wreszcie miała swoją premierę, dokładnie 1 października i zamierzam się wybrać w ten weekend na to do kina. Jako oczywiście fan Jamesa Bonda. Tak więc właśnie. Takie pozytywne wiadomości z mojego życia osobistego. No jak to z kanałem, to no sami widzicie. Ale fajnie, że wymyśliłem taki sprytny sposób na zaradzenie wszelkim wątpliwościom i tak dalej. Dotyczącej w sumie mojej molochowej pracy nad. No cóż. Okej. Zresztą wiecie, o co chodzi. Podążanie. A commit members, członkowie komitu, ustanowili spotkanie z agentami zagranicznych Stanów w porządku. In order to set a trap. W porządku ku zastawienia pułapki na nasz stan. Naskocz na nich, dokona na nich zasadzki w spotkaniu, podążając za nimi niewykrytym. No dobra, tak więc Salmonie, Paszo, przecież wyłączyłem reklamy. Właśnie mówiłem coś o Jamesie Bondzie. Nie. Skradać to się zamierzam w Zaptija, nie w jakiejś dziwnej reklamie. Find the guy and follow him without being noticed. Okej, wy tutaj zostańcie. Moi podwładni. A ja tymczasem zamierzam udać się właśnie na prześpiegi. Sprawdzę jeszcze tylko, czy mi się nagrywa. Tak, nagrywa się. Lepiej wyjąć nóż na wszelki wypadek. No. O kurde! Rzeczywiście! Okej. Wyrażam pełną uprzejmość za możliwość odzyskania noża, ale niestety szkoda tylko, że podczas zeskakiwania się zraniłem.
No dobra, czyli troszkę to jest w stylu jednej ze specjalnych misji z głównej fabuły Zaptie, kiedy to. Kiedy to, no właśnie. Z właściwej fabuły Zaptie, kiedy to mieliśmy likwidować każdego rozmówcę naszego celu. Jeszcze nie ingeruj, pozostań skryty. Podążaj. Ojdź! Nie widzicie mnie! To było bardzo fajne zagranie z mojej strony. W sumie mogłem zabrać na tę misję ze sobą książęcy pistolet. No ale niestety przepadło. Tutaj właśnie czyich zwłok mają przyjemność doglądać nasi przyjaciele. Nie, no serio, to było głupie się tak ranić bez powodu. Ale niestety apteczka już nie miała uczciwości spaść na dół. Ups. Zauważyli, jak zabijam jednego z nich. I teraz przyspieszyli. I go zgubiłem. Niech to szlak. No dobra, więc widzimy się z powrotem zaraz. No dobra, witam was bardzo serdecznie z powrotem. No i właśnie, tam jest. Zmienimy na nóż, na wszelki wypadek. No, teraz to już ten wszelki wypadek okazuje się być słuszny, bo na potrzeby tego. Spacerowica ma przyjemność. Tutejsza okolica być patrolowana przez bandytów. Innych bandytów. Dobra, tego załatwmy. Wysadzenie pożądanego człowieka. I zbierzmy od niego nóż. No i dobra, tym razem bez zbędnego przypału udało się załatwić sprawę. A temu z kolei pozwolimy sobie poderżnąć gardło. Pozwolimy sobie. Dobra. Udał się on teraz tutaj.
Jeszcze nie ingeruj. Pozostań niewykryty. No. O kurde, idą tu. Do wody, się skryć. Nie widzą mnie w wodzie, dopóki nie daje znaku o swojej obecności w niej. No, ruszaj, stary. Kurde, no coś mówiłem o tym, że nie potrafię za bardzo kontrolować poziomu głośności, ale myślę, że tym razem się udało. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie będę przysłaniać niczego swoją ręką. Na tego tutaj martwego osobnika, który spadł z dachu, nie będę zwracać specjalnej uwagi, żebym tylko przypadkiem innego z nich nie dotknął, bo to się skończy tragicznie. Czyli wykryciem mnie. Ale tam jest głupio ustawiony... O, właśnie tam jest głupio ustawiony jeden z bandytów, na wprost mnie. Więc jak to zrobić, co? Przecież że go załatwię. To zaczną spierniczać. No. Kolejny zdjęty. I w sumie to właśnie tutaj najmocniej nóż się przydaje, kiedy to no właśnie... Teraz ciebie. Ale coś mi się wydaje, że tego noża już niestety nie odzyskam. No kurde, skubaniec tam utknął. No. Skok wiary. Wow. No to świetnie, znowu został zaalarmowany. Albo i nie. No nie! I teraz będziesz mnie atakować, co? Jesteś aresztowany! No i niestety jedyne, co pozostaje po tym zostanie zauważonym, to resetować misję, bo niestety nic tego nie... Okej. Witam was po krótkiej przerwie, podczas której parę razy jednak jeszcze przyszło mi sfailować. To mi się do niczego nie przyda. Apteczka, bo mam pełne zdrowie. Ale za to przyda się załatwić tego gościa. Albo i nie. Bo znowu jedyny nóż mi tam został.
Jeden z 12 noży mi tam został chyba na stałe, bo nie spadł. Dobra. Dwóch załatwionych rzutami nożem. A tego... Proszę bardzo, nie ma problemu. W ogóle fajnie, że miałeś apteczkę, stary. Poczekaj na innych gości, co się pokażą. Mam nadzieję, że nikogo innego tutaj nie będzie. Proszę bardzo, kolejny się pokazał. No i będą gadać tutaj w zaułkach. Mam nadzieję, że nikomu nie zrobi różnicy, jak się nieco oddalę. No dobra, czyli już wiem, gdzie odbywa się to miejsce spiskowego spotkania. To jest zwykły sprzedawca, który raczej nikomu nie wadzi. No i właśnie, amunicja do noży uzupełniona, więc teraz czas po prostu wbić po ludzku na to spotkanie i je brutalnie przerwać. To całe wredne spiskowanie. A najskuteczniej robi się to przy pomocy rewolwerów ciężkiego kalibru. Sprawiedliwość nie zna, nie zna. Sprawiedliwość, kurde, ten nie zna litości. Tak więc właśnie. 3, 2, 1. Ręce do góry wszyscy! Wasze szyki zostaną ukrócone! I znowu mamy przerywnik z rodziną Salmana. Co jakiś czas z odwiedzinami mamy przyjemność się posługiwać. Mamy przyjemność się pasza obsługiwać. W swoim rodzinnym domu na granicy Kawali. No dobra, kochanie. Bardzo wiem, że spędzę za mną nie za bardzo czas, ale wiecie, jak to jest. Ta wieża. Ta dalsza część miasta. Ten dom i dziennik, który potem już bohater odkryje w właściwej historii. No dobra, porozglądajmy się trochę w takim razie więc po tym domu. Po tym terenie. I zobaczmy, z czym my tu mamy do czynienia. Kiedy jeszcze jakaś posterka i jakoś tak? No kurde, no nie róbcie sobie ze mnie żartów. Serio, mam znowu tam jednak się udać. Tutaj oczywiście zawsze można chlipnąć wodę i się uleczyć. To jest bardzo fajną możliwością. Ale przede wszystkim ten dom.
bardzo ode mnie czegoś chcecie, prawda? Jak to rodzina. No i to było na tyle. Ale nie dla psa kiełbasa i... Nie myślcie sobie, że na tym zakończę odcinek. Oj nie, nie. Pozwolę sobie jeszcze oczywiście załatwić parę interesów dla mieszkańców. Między innymi po raz kolejny pozbywamy się paru dłużników. No i tym razem uwolnimy jakiegoś zakładnika. A, tutaj miałem się zaczaić. No. A zatem czekamy. Tutaj są rozstawieni po kątach Avni, Orhan i Gazan Fer, więc nie powinno być żadnego problemu. No chyba, że któryś z moich kompanów właśnie się przedwcześnie wyrwie. No i od której strony mogą nadchodzić ci przeciwnicy? Oj! Dobra robota. Tam. Chociaż z drugiej strony... Ma przyjemność być też coś takiego jak oczyszczanie danych na zleceniu oczywiście. Ma przyjemność być też coś takiego jak oczyszczanie danych miejscówek z miasta w mieście z bandytów. Tak więc właśnie. Dokąd ja idę? Zamiast tego może zajmijmy się tym, a przyjemność będzie taka sama w zasadzie, zasadniczo. No, zapraszam panu serdecznie. Intimidate the gang that tries to scare the citizens by deploying the heart of neighborhood. Że niby coś tam robiąc w sercu sąsiedztwa. I gdzie to będzie konkretnie? Tam. Więc wy tu zostańcie, moi drodzy kompani, a tymczasem udam się na łowy. Samotne łowy. Idealnie. Chociaż coś tak sobie myślę, że to się raczej nie opłaci. Tam już widzę jednego z pierwszych strażników. A wcześniej było coś takiego, że na wodzie urządzali sobie.
Oj! Jakieś tam nikczemne transakcje. No dobra, coś się nieco skomplikowało w tym miejscu. Tym bardziej, że przybył jeden tutaj cwaniaczek i drudzi się zainteresował tym, co się tutaj dzieje, niepokojącego. Nie. No i dobra, tutaj zaczyna mi całkiem nieźle iść skradankowo, jak można odnieść wrażenie. No i mam tylko nadzieję, że nikt i nic mi nie stanie na drodze do sukcesu. Raczej. No dobra, skoro wojny chcecie, to wojnę dostaniecie. Czemu nie? Ale gdybym tak tylko mógł pierdyknąć was swoimi pomagierami. Wow! Tego się nie spodziewałem, że będą na jednym z balkonów. Dobra. Celne trafienie zza ramienia. Wow! Jakim cudem możesz mnie przez to przestrzelić?
Nie ma takiego bicia. Z dachów będę cię ostrzeliwać. No. I o to chodzi. To było w miarę stylowe, chociaż po części się nie udało. A teraz z kolei ktoś mnie prosił o ratowanie zakładnika. No świetnie. Tylko że tym pozwolę się już zająć sobie w kolejnym odcinku. Na czele z kolejną misją fabularną. A tymczasem to się z wami pożegnam. Widzimy się już za tydzień. Oczywiście wiadomo jakim sposobie moim publikowania filmów, który nie wiadomo po co wam tłumaczę. Widzimy się już za tydzień. Zważywszy tym bardziej na moją, na mój aktualnie przemieszany sposób publikacji filmów, zważywszy na mój obecny sposób przesyłania filmów, na mój obecny sposób przesyłania filmów, a mi tymczasem nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać i udać się na seans 25 Bonda i przy okazji 5 i ostatniego z Danielem Craigiem. Ja wraz ze swoimi kompanami już udaję się do bazy. A wy tymczasem, no właśnie, oczekujcie kolejnego odcinka. Już za tydzień. Do zobaczenia.